Podsumowanie Twitcha. Zobaczmy, jak wygląda moje podsumowanie Twitcha. Wszystkie streamy, wszystkie memy, wszystkie zwycięstwa i każda sekunda, którą spędziliśmy razem na żywo, składają się na coś większego. Przygotuj się na podsumowanie. Wspominaj i świętuj rok 2023 na Twitchu. Co mamy? Twoje rekordy w 2023 roku. Liczba godzin oglądania. Widzowie, oglądaliście 100 milionów. 100 milionów godzin. W 2024 roku robimy 8 milionów godzin i zrobimy tyle milionów godzin, ile jest ludzi na świecie. Czajcie to? Wyobraźcie sobie, że teoretycznie co ósma osoba na Ziemi obejrzała przynajmniej godzinę mojego streama na Twitchu. Niesamowite, nie? Liczba streamów. Zrobiłem w ciągu 365 dni 369 streamów. Kategorie 5. Nie wiem zupełnie, o co chodzi, widzowie. Stworzone klipy. 3,5 tysiąca widzowie klipów stworzyliście w tym roku. Bardzo dobrze. Idziemy dalej. Co mamy? Twoja najpopularniejsza transmisja zgromadziła 4210 osób. Czajcie to? Widzowie, mieliśmy transmisję, którą finalnie oglądał każdy w Polsce. Całe 4000... A nie, w Polsce jest 40, co ja gadam. Czyli 10% Polski kiedyś naraz było wpatrzone w mój stream całkowicie. Czajcie to? Ale essa. No, ale powiem wam, że nawet nie mam pojęcia, kiedy to było, no nie? Ale totalna gitara siema. Totalna gitara siema. 4K osób, pik, nice. 1,3 miliona wysłanych wiadomości na czacie. Dobrze, widzowie, dajecie ten. 5 twoich największych kategorii. Najważniejszych, ale poczekajcie. Najważniejszych pod jakim względem? Pod czasu? Od czasu, które streamowałem? Od ilości zdobytych godzin na nich? Mamy najważniejsze kategorie, ale nie wiemy pod jakim względem. Ale dobra, co mamy? Rozmowy. Diablo 4. Dark and Darker. Path of Exile. Retro. A czy on to na przykład Dark Soulsu stary nie ma? Mi cały czas ludzie mówią, żebym wypierdalał sobie znowu pograć w Dark Soulsy na YouTubie, a wychodzi na to, że ja nawet nie gram w te Dark Soulsy, ale jaja. Ale faktycznie ja w tym roku mało grałem w Dark Souls, nie? Ja teraz, jakoś miesiąc temu wróciłem znowu do grania w te Dark Soulsy. Brakuje tu tylko lordsów. Mi się wydaje, że to pokazuje kategorię, gdzie masz najwięcej hours watched, gdzie najwięcej po prostu wygenerowałeś godzin oglądanych, dlatego jest Diablo i Dark and Darker. Ale z drugiej strony ja nie grałem tak dużo w POE. Ja zagrałem w POE jeden sezon, raz zrobiłem... Ile ja zrobiłem? 5 postaci w POE. To ja może przystreamowałem POE 200 godzin max. No dobra, idziemy dalej. Twoimi najpopularniejszymi trzema tagami był English, Polish, Autist. Patrzcie, Autist nawet dostał... Słuchajcie, nawet dostał... Jak jest Rainbow? Tęczę nawet dostał autyzm. Zajebiście. Twitch, widzicie, jest ze mną zgodny. Twoje emotikony były hitem. Co mamy? Kegwu, animowane ma najwięcej. Dzień dobry. Dy, ale nie my. Albo wy używaliście dymy do robienia wyrazu dy-dy. Kiszek Love i Kiszek S. Najpopularniejsze emotki na kanale, widzowie. Wydaliście łącznie 35 milionów punktów kanału. Okej. Okay. Udało ci się zbudować społeczność. 16,5 tysiąca nowych obserwujących. 3,5 tysiąca nowych subskrybentów. 767 subskrypcji w prezencie. Bardzo dobrze, widzowie. W przyszłym roku ta liczba ma być mniejsza. Proszę nie osiedlać darmowych plebów. I 412 hype trainów. Zbudowaliście, czyli średnio na transmisji mieliśmy więcej niż jeden hype train. Brałeś udział we wszystkich rodzajach współpracy. Wysłane 60 rajdów zrobiłem. Otrzymałem 500 rajdów i otrzymałem 5 shoutoutów. Okej. Okay. Twoi najgłośniejsi fani w 2023 roku. Ravero, Borysow, Nox, Norman, Prastary Diabo. Kto to jest? A jak ktoś zmienił nickname, kto to jest? To jak to jest mój najgłośniejszy fan? Wy go kojarzycie z czatu? Aha, widzowie, on ma u mnie zero wiadomości na czacie. On mnie obserwuje od 24 lutego 2002 roku. A on ma mnie, u mnie zero wiadomości na czacie. Acid, Tajkobara, Łybowski Avatar, Adikos i Łukasze. Okej, okay. Najwięksi fani 2023. A to dobrze. To dobrze, bo tak. Na meetingu był, na meetingu był, na meetingu był, na meetingu był, na meetingu był. 1, 2, 3, 4, 5. Połowę ich osobiście nawet poznałem. Okej, okay, idziemy dalej. Dzięki za grę. Świętuj na czacie za pomocą ograniczonej czasowo globalnej emotki GOAT. GOAT? Co? GOAT? Emoti. Ja tu czytam... Ej, ja dzisiaj bez kitu jakiś problem. Ja tutaj GOAT my money czytam i mówię, o co chodzi, nie? Ale nie każdy to ma.
Okej. Okay. Nie zapomnij o transmisji swojego podsumowania. Udostępnij. Okej. Okej. Zobaczmy jako widz. Coming out. Co tu będzie? Nie mam pojęcia. Jako widz. Co mamy? Twoje rekordy, odrębne dni odwiedzin, czyli przez 3 dni, nie, przez 13 dni w ogóle nie byłem na Twitchu. Twoje kategorie nigdy ci się nie nudziły, co oglądałem? Just Chatting, Dark and Darker, Diablo 2, Diablo 4, World of Warcraft, okej. Okay. Jest dobrze, widzowie, nie ma basenów. Najczęściej używane przeze mnie emotki, Kiszak Sage, Two Head, KGW, Hi, te, okej. Okay. 10 tysięcy wiadomości wysłałem. Dzielisz się miłością, podarowanie jednej subskrypcji. Nawet nie wiem, stary, kiedy. Nie mam pojęcia. Stałeś murem ze swoimi społecznościami. Wysłane wiadomości jako moderator. Podjęte działania jako moderator. Moderowane kanały. Okej. Okay. Bonusowe osiągnięcia. Mistrz kategorii. Najpopularniejszy Twitcher. Dumny moderator. Nie wiem, o co chodzi. A może u mnie komuś zgiftowałem suba? Ja u mnie komuś zgiftowałem suba? Bo powiedziałem, tak, to było u mnie. Społeczności były z tobą najczęściej. 600 godzin oglądałem Amandę. Dobrodziej Dobrodziejski, Piotr Maciejczak, Nadin i Bonkol. No okej. Okay. U Bonkola najwięcej pisałem, ale essa. No i co, widzowie? Dzięki za grę. Uff, jak dobrze, że nie ma tu nic innego, nie? Aby był przypał. No, no i gitara się ma.